O, witam, witam DJ Lady, Nadia, witam, hej, hej, hej. Naprawdę, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, ale bez przesady. No, ja jestem jeszcze w mieście, jeszcze w centrum. Podjechałem sobie... Dziękuję, dziękuję. Podjechałem sobie do Ostrowia Sumskiego, ponieważ tu jest troszkę ciszej, można sobie pomalutku, powolutku spacerować. Proszę Państwa, zobaczymy, kto przyjdzie, nie? Bo może już nikt nie przyjdzie, wszyscy śpią. No, ostatnimi czasy to się dosyć dobrze Kalik rozwija, muszę powiedzieć, tej frekwencji jest sporo. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. O, Madzia, witam. Zdążyłam, byłam z pieskiem na szybki spacer i patrzę, radca jest. No, dosłownie 2 minuty temu i 3 sekundy temu. 2 minuty, 3 sekundy. Się włączyłem, ujawniłem. Drugie wejście w dniu dzisiejszym, a jest bardzo fajna pogoda. Ciepło, nie gorąco. Rześko, powietrze rześkie. Fajnie, fajnie. Także sobie dzisiaj wyskoczyłem kawałek dalej. No i nie ma deszczu, nie? Chociaż ma padać dzisiaj, ale to gdzieś no wieczorem, chociaż już jest późno, bo to po 22. Ja nie wiem, czy to gdzieś za godzinę, półtorej nie zacznie. Także muszę dzisiaj jakoś tak wycyrklować, żeby zobaczymy, czy będzie światło. Jest światło! Zapaliło się światło. Słuchajcie, możemy podziwiać piękne, piaskowe detale gotyckie przy katedrze wrocławskiej, bo tu właśnie jestem. Muszę zobaczyć, jakie to piękne. Jakie to jest wszystko piękne, niesamowite. Nadia, i wiesz co, myślę, że powinieneś normalnie nagrywać z twarzą, bo i tak cię każdy widział. Krzysztof, ogól się, a właściwie to ja się dzisiaj, znaczy ja się nie goliłem, a ja się goliłem dzisiaj. Goliłem. Co dziś, Mitsu, co dziś uradzimy? Dzisiaj chciałem pokazać gotyckie detale, tylko światło znika. Muszę zobaczyć, to są detale na bocznej ścianie, tutaj pod takim krużgankiem bocznym katedry wrocławskiej. Czy mógłbym tak nagrywać, tylko słuchajcie, moim tutaj celem, moją ideą, moim pomysłem jest nagrywanie raczej czegoś, co jest dookoła, nie mojej twarzy. Bo to by było trochę monotonne, wiecie. Chyba, żebym o czymś opowiadał, nie? Stacjonarnie, no to co innego. To wtedy to myślę, że mogłoby tak być, ale tak, jeżeli ja gdzieś jadę, no to raczej ja wiem, że tak niektórzy robią, że pokazują, gadają do kamery cały czas, ale ja nie wiem, no to nie, mi to nie do końca pasuje, tak? Jak na przykład oglądam jakieś vlogi czy coś podróżnicze, to ja bym wolał jednak oglądać otoczenie, tak? A niekoniecznie twarz prowadzącego. Czasem to jest 90 chyba procent. No, taka konwencja oczywiście, ale wiecie, co za dużo, to niezdrowo. Myślę, że są dużo ciekawsze rzeczy w okolicy niż ja, nie? Niż moja twarz. No, ale zobaczymy. Gdzie ty jesteś? Na Ostrowiu Tumskim. Ero, haha, Mitsu, DJ Lady. O, ładnie, ładnie. Pewnie, że ładnie. Krzysztof, tamten live przyjdzie do historii. Sami widzicie krużganek, czyli taki ganek, który można kruszyć. No to krużganek, to znaczy to taka arkada właściwie. No można to takim półotwartym krużgankiem nazwać. O tutaj. To jest taka przestrzeń zadaszona, ale otwarta z na przykład arkadami, czyli takimi właśnie łukami. Mitsu, Mordko, robisz live'iki codziennie. Jeżeli do mnie to pytanie, to tak. Haha, grałem w Minecraft, ale mój kochany Znaj poszedł po 3 minuty, stara mu nie pozwoliła grać. Sieprień? Poland. Mariusz Gąbka. Nie machaj telefonem, bo nie widać nic. Nie widać nic. Proszę, teraz już jest stacjonarnie, Madzia. Niech sobie radca zostanie anonimowy dla swojego spokoju. Tak, właśnie, Madzia, właśnie o to chodzi. Jeszcze za wcześnie, by zostać youtuberem rozpoznawalnym na ulicach. Krzysztof, jak ty trzymasz telefon? Jak trzymam? Chyba jest ok. Mieszkasz w Warszawie? Hania RBLX. Ja trzymałem, bo czytałem was. Tak jest trochę wygodniej czytać.
Czy mieszkam w Warszawie? Nie, we Wrocławiu, DJ Lady. No wiem, wolisz pokazać to, co się dzieje, a nie, żeby gapili się na ciebie, a nie widzieli, gdzie jedziesz lub w okolice. Moją twarzą pewnie przejdzie do historii. Prokurator, jestem już, witam prokuratorze jeszcze raz. Michał Schotters. Jakieś, co to jest? Jakieś truskawki. Micu, mało nawalonych ludzi jak na sobotni wieczór, dlatego że jestem na Ostrowiu Tumskim, tutaj nie ma knajp, nie ma lokali, jest tylko chyba jedna restauracja, którą zaraz zamkną, więc tutaj zawsze jest cisza, spokój. No, przyjechałem tutaj, bo właśnie troszeczkę za dużo hałasu w centrum, tam jakbym był bliżej już za mostami, to już hałas jest niesamowity, a na Ostrowiu Tumskim zawsze spokojnie. Tu jest zawsze spokojnie. Ale jak tam wjadę w rynek, w okolice, to już byłoby inaczej. Barbara, dzień dobry, pozdrowisz? Dzień dobry, Barbara, pozdrawiam cię, Barbara, bardzo serdecznie. Z Wrocławia, z Ostrowia Tumskiego. Krzysztof, czym robisz live o 22? Bo jest dzisiaj sobotni wieczór. Piękna pogoda, słuchajcie, i tak sobie wymyśliłem, że zrobię z tego pięknego miasta, z tego miejsca Ostrów Tumski, przed katedrą, czas się pomodlić. Jak ktoś chce, może się modlić. A można też obserwować piękną architekturę, jak to woli. Ja jestem przy księgarni archidiecezjalnej, no może nie będę to pokazywał, bo i tak ciemno to, jak to, ale dużo jest tutaj książek, różnych akcesoriów, pamiątek, słuchajcie, i różne liturgiczne artykuły, bo tutaj też można kupić sobie na przykład sutannę i takie inne gadżety. No, gadżety swoją drogą, ale akcesoria właśnie liturgiczne, tak? Różnego rodzaju, odzież liturgiczną i tak dalej. Sklep. Tutaj jest księgarnia i sklep. Gdzie rynek? Rynek jest mniej więcej w kierunku tamtym. Tam jest rynek, jakbym miał wskazać. Jakbym miał wskazać kierunek ogólny. No, ale ja dzisiaj mam ochotę kontemplować gotyk. Słuchajcie, architekturę gotycką, katedry. Tak sobie tutaj przyjechałem. Szanowni Państwo, tam nad Odrą, na terenie tych bulwarów całych, to jest jakaś impreza, gastro, coś tam, nie wiem, pełno food trucków, różnych stanowisk z jedzeniem, bardzo, bardzo zróżnicowanym. Jakaś tam impreza, ale tam nie nagrywałem, bo słuchajcie, tłum jest niesamowity, więc no, muszę uważać też, jak idę, jak jadę, więc tam się nie pchałem. No i hałas, niesamowity hałas, także odpuściłem to sobie. No wiecie, jak to jest, taki jakiś taka impreza gastronomiczno-rozrywkowa. Madzia, Ostrów Tumski jest fajny, też powiem, że też mieszkałam na Jedności Narodowej, więc niedaleko. O, zgadza się, to już dość blisko do Jedności. Krzysztof, jestem ministrantem. Ładne ujęcie na ten kościół. Tak, to jest właśnie katedra. DJ Lady, dobrze, racja, ja będę pomału lecieć i jak zawsze dziękuję za cudowną wycieczkę po Wrocławiu. Kocham takie wycieczki z Tobą, także dziękuję bardzo i dobranoc. Nadia, bardzo Ci dziękuję. Fajnie, że wpadłaś, oczywiście zapraszam. Spokojnej nocy. Mitsu, Krzysztof, współczuję, porozmawiaj z rodzicami. Krzysztof, nie znam tego Ostrowa Wielkopolskiego. DJ Lady oraz zapraszam do jutrzejszego live'a. Dziękuję. Myślę, że wpadnę. Bardzo dziękuję. Mitsubishi mnie obraża. Mitsubishi, jakieś miałem autko marki Mitsubishi Colt, dokładnie, bardzo dobrze je wspominam. Auto praktycznie bezawaryjne, ale miało jedną wadę, paliło dużo. Ale słuchajcie, bardzo niezawodne auto, przejechałem nim 4000 km w bardzo krótkim czasie, bez jakichkolwiek problemów, nawet żarówka się nie przepaliła. Oliwcia, fajna twarz. Niebanał, witam Niebanał, proszę Cię tutaj o jakąś konstruktywniejszą wypowiedź. Chyba, że to chodzi o budowlankę albo coś w tym rodzaju. Mitsubishi opuściło Europę chyba, Mitsubishi, możliwe. Znaczy jakiś tam, są, nie wiem, we Wrocławiu chyba jest salon dalej ten Mitsubishi, co był. Wiem, że jakiś tam nowego Colta wymyślili, bo przez ileś lat nie produkowali Colta. Patrzcie, to jest w ogóle taki na marginesie, jaka tu jest wiśnia stara, albo czereśnia ptasia, ja nie wiem, już teraz nie pamiętam. Nie rozpoznam teraz, to raczej, to może być ptasia czereśnia, bardzo stary, wielki, gruby okaz. No i tak to Ostrów wygląda. Oliwcia, ciemno, nie boisz się? Nie boję się.
No, ja powoli idę dalej. Słuchajcie, nie będę tu się zatrzymywał. Patrzcie, tu jeszcze z Bożego Narodzenia dekoracja. Dekoracja Bożego Narodzenia. O. Krzysztof, Wrocław jest fajny, ale jest dużo krasnali. No, dużo jest, dużo. Nawet tutaj jest jeden. Mogę nawet go zaprezentować, tego dziada jednego. Czekajcie, jakiegoś dziada. O, widzicie? Tu jest nawet jeden krasnolud. O, taki. O, widzicie? Wszędzie są. O. Wszędzie jakieś krasnoludy. Tu wieże katedry. Słuchajcie, dobra, jedziemy dalej, bo już późno. Szanowni Państwo. Ładnie tam, jak może być ministrantem, Mitsu zapytał. Krzysztof, Wrocław jest fajny, ale jest dużo krasnali. To czytałem. Mariusz Stochła. Cześć, Mariusz. Event Design Print. No ładnie. Maciek Król chyba czereśnia. Czereśnia ptasia, tak. Mariusz Stochła. Oliwcia. Co powiesz o prezydencie Wrocławia? Nie, wiesz co, nic raczej nie powiem. Nie wypowiadam się raczej na takie tematy administracyjno-polityczne. No bo mam tam swoje, że tak powiem, przemyślenia na ten temat, ale nie chciałbym tutaj na kanale takich treści wprowadzać, raczej wolałbym się skupić na czymś innym. Wiesz, dużo bym mógł pewnie zarzucić Radzie Miejskiej, tak, i włodarzom Wrocławia, ale to, wiecie, no, to nie chciałbym takich tematów tu rozpoczynać, tak samo jak mówię, polityka, geopolityka, jakieś takie rzeczy. No raczej nie chcę profilować tego kanału w tym kierunku. Nie mieli czasu zdjąć, tak, tych światełek oczywiście, nie banał. Czy to prawda, że w Wrocławiu jest dużo Ukraińców? Tak, to prawda, jest ich dużo. Mariusz, cześć, Oliwcia, Krzysztof, Micu, co nie mogę, mogę. Micu, Krzysztof, nie boisz się złego. Mariusz Stochła, pozdrawiam cię, Oliwia, nikt nie jest zboczeńcem, Oga w typie, w Wrocławiu co druga osoba. No nie, myślę, że nie co druga, myślę, że nie co druga. Zresztą we Wrocławiu też są przedstawiciele innych nacji, nie tylko Ukraińców. Więc to wie, no jest dużo Ukraińców, to prawda, no ale to wiecie jak to jest, no w różnych miejscach, tak, są miejsca, gdzie jest ich więcej, a w innych jest ich mniej, tak, to też nie jest tak, że tu są jakieś takie nieprzebrane tłumy, bo to taki troszkę stereotyp się zrobił, że tutaj się nie da przejść chodnikiem czy coś, no nie, nie przesadzajmy, aż tak to nie jest. Ale rzeczywiście jest dużo, ja czasami jeżdżę do Polanicy, to jest miejscowość w zupełnie innym charakterze niż Wrocław, jest dużo, dużo mniejsza miejscowość, ale tam w ogóle na przykład Ukraińców nie ma, nie? Tak praktycznie w ogóle. Only Plains, Siemka Only Plains, Mariusz Stochła, ja jestem, aha, pozdrawiam, Krzysztof, pozdrawiam. No dobra, lecimy dalej. Czekajcie, zrobię szybką ankietę. Dobra, mamy taką małą ankietę, zobaczymy jak to wyjdzie. Micu, Krzysztof, facet w sukience lubiący był chłopca zamiast. Jest normalny. Pogato, Mariusz, ja cię już namierzyłem. Krzysztof, radca ogarnij Micu, bo dziwne rzeczy pisze. No, słuchajcie Państwo, nie kłóćcie się. Proszę się nie spierać o takie rzeczy. Każdy ma prawo do swojego zdania, ale po co się kłócić o to? Dobra, jadę dalej, słuchajcie, jadę z tego Ostrowa, bo się robi niebezpiecznie. Zobaczymy, słuchajcie Państwo, jeżeli macie tylko ochotę, to zapraszam Was do wrzucania, wciskania łapek w górę i subskrybowania, bo to bardzo rozwija kanał. I to widzę, że ogólnie kanał rozwija się bardzo dobrze, ale jeszcze mu daleko do wielkiej sławy, do wielkich statystyk, że tak powiem, wysokich statystyk. No więc jak tylko chcecie, jak Wam się podoba, to zapraszam. No, tutaj muszę troszeczkę piechotą, bo ludzi sporo, coraz więcej w tej części.
Słuchajcie, a do tego jeszcze nawierzchnia jest taka, że tu się źle jedzie bardzo. Dobra, idziemy, idziemy. Słuchajcie, tu są stare bruki jeszcze. Ładnie to wygląda, ale rowerem się bardzo źle po tym jedzie. Chłop tu gra troszeczkę na tych cymbałkach, czy co to, tak ksylofon, nie wiem co to jest, ale fałszuje. Nie wiem czy to słyszycie, ale ja słyszę, że on fałszuje i to dość mocno. Jak to lubi, to ma być klimatyczne, mi się nie podoba, tak osobiście mówiąc, mi się nie podoba ta muzyka. To znaczy ten styl grania takiego, to jest takie, to ma być klimatyczne, ale to, no mi się to nie podoba, dla mnie to jest kicz po prostu i tyle. Ale jak ktoś chce, nie chce gra, nie? Ma swój sposób tam. Ktoś mu może coś tam wrzuca, nie wiem. Dobra. Cymbałki jakoweś, tak. Krzysztof, dawaj. Krzysztof, dawaj na rynek, bo w miejscach karierę bycia we Wrocławiu to byłem tam najczęściej. Co to za dźwięk, cymbałki, no średnio to brzmi. Konrad Jordan, ale ładny ten Wrocław, Maciek, ale długo ten co gra siedzi po nocy, tak, mi się podoba. No to każdemu się ma prawo wszystko podobać, muzyka, no oczywiście rozumiem, no ludziom się podoba, częściej się podoba, częściej się nie podoba, mi się nie podoba, bo tak jak powiedziałem, on wydaje mi się, że fałszuje troszeczkę, to jest raz, dwa, ale ja też bym fałszował, to zresztą ja nie jestem muzykiem, ja nie wiem czy on jest muzykiem, ten gość co tu gra, czy kim jest, czy amatorem, nie wiem, no ale mi to nie pasuje po prostu, tak, wydaje mi się, że to jest, to chyba jest trudno na takim instrumencie, tak prosto brzmiącym, coś zagrać takiego porywającego, tak? Wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Nie jest takie proste. No ale on tu gra tak bardzo spokojnie, tak? Tutaj był gość, co na takiej misie tybetańskiej grał, czy to nie tybetańskiej, takiej do grania, nie? Że to jest taka metalowa taka misa, czy cholera wie jak to się nazywa. No to już trochę lepiej brzmiało, to było takie ciekawsze. A to mi się wydaje jest jednak trochę za prostsze, za proste. Kto wymyślił nazwę Wrocław? Nie mam pojęcia. Młody Neymar, a K, ty jesteś. Gdzie ja jestem? Jestem w Wrocławiu. W takim klimacie ma creepy miasteczka, na klimacie creepy miasteczka gra, mi się podoba. No więc dobrze, to właśnie dobrze, że się ludziom podoba. To znaczy, że jest okej, bo ma się podobać. A nie każdemu musi. Kościół, czekajcie, bo mi tutaj znowu się coś klika niepotrzebnie. Najświętszej Marii Panny na piasku, słuchajcie, tutaj po lewej dalej. Biblioteka Uniwersytecka na piasku. Na piasku, czyli na wyspie Piasek, to się tak nazywa ta wyspa. Bo my jesteśmy na Odrzańskiej Wyspie teraz, to jest wyspa, słuchajcie. Chotuwa we Wrocku? Nie, jest, ja wiem, 24 stopnie może. Jest ciepło, ale nie gorąco. Nie ma upału dzisiaj.
Dużo ludzi tam chodzi, dużo, Konrad, tak, dużo, dużo. Gdzie ty teraz? Teraz jestem tutaj koło kościoła na Świętej Marii na Piasku i koło Biblioteki Uniwersyteckiej i jadę sobie w stronę centrum. Dużo ludzi, ja jestem młody Neymar, ja jestem w Jastrzębiej Górze w Dunie. To pewnie jesteś na wakacjach. Konrad Jordan, a czy przypadkiem nie ma już godziny policyjnej w Polsce? Chyba nie ma. Krzysztof, ale grzeje we Wrocku. Czy ja wiem? Nie za bardzo. Katarzyna Grabelus. Hej Katarzyna, Mariusz. Mariusz, ogarnij się. Krzysztof, jestem na rynku. Milo, pamiętasz mnie? Elo. Szczerze powiedziawszy średnio, ale dużo osób było, także wszystkich nie pamiętam. Micu, zaraz się zaczną poborowi pijani Ukraińcy. No, może tak być, może tak być. Dobra, idziemy, bo tu się wąsko zrobiło. Muszę wąską ścieżką przejść. Pozdrowisz Tarnobrzeg. Krystian Ziarno, pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam Tarnobrzeg. Fajnie pokazujesz ten Wrocław, dałem Ci już like and suba. Dziękuję, Konrad, dziękuję za like i za suba. No, tutaj jest biblioteka uniwersytecka, szanowni państwo, na Piasku. Ja wszystkich obiektów nie znam. Nie znam wszystkich obiektów. Cerkiew świętego Cyryla i Metodego tutaj. Ale się nie zatrzymam, bo jest bardzo wąski chodnik i zaraz mnie ludzie tutaj zablokuje ludzi. Czekajcie, moment. Moment. Patrzcie, jak tu ciemno. Ciemny zaułek. O. Tutaj można, tu jest ładny widoczek, taki można sobie popatrzeć. O, tu trochę ciemno. Kamil, dawaj na Niepolda. Nie, tam mi nie po drodze. Do której live kociara? No zobaczymy. Aż mi tchu braknie. Dobra, czytamy dalej. Mariusz, proszę zachować kulturę. Konrad, chodzisz na mecze Śląska? Nie chodzę. Madzia Król, ale mi się przypomina... Przypominają tego... No? O takiego pytania jeszcze nie było, to wiesz, zależy od ludzi, prawda? Są, myślę, małżeństwa z dużą różnicą wiekową i są udane. Natomiast wydaje, to zależy od ludzi, bo są na przykład ludzie bardzo... Na przykład jest młoda kobieta, dojrzały mężczyzna, starszy po prostu dużo od niej, ale się jakoś dogadują, bo ona ma, powiedzmy, taką... Słuchajcie, nie wiem, to zależy. Ja nie jestem psychologiem, bo ja zacznę to rozkminiać na czynniki pierwsze, a to będzie takie gdybanie. Wydaje mi się, że nie zawsze może być to, nie zawsze takie małżeństwa są udane, bo są inne potrzeby w różnym wieku troszeczkę, tak? Ale nie wiem, jakie są statystyki w ogóle, nie wiem, rozwodów różnych grup, z różnymi różnicami wiekowymi. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. To są takie moje, tylko takie gdybanie. Ale czy jest normalna? Znaczy, no, wydaje się być normalna, jeżeli jest to jakaś tam jakieś tam małżeństwo zawarte, powiedzmy, z obopólną wolą, tak? A nie, że ktoś tam kogoś, albo że na przykład z cynizmu ktoś tam wychodzi za mąż czy się żeni, tak? Bo ktoś jest bogaty, no to. Dobra, lecimy dalej. Proszę Państwa, most piaskowy. To jest most piaskowy z lat 60. XIX wieku. Jeden z najstarszych we Wrocławiu. Most piaskowy. Bardzo stary most z połowy XIX wieku. Pewnie się skończy tak, że kupię... No tutaj już jest dużo ludzi.
Zaraz was przeczytam, poczekajcie chwilkę, tylko sobie przejadę. Już sekundę, dajcie mi chwilę, ja sobie przejdę, bo tutaj po prostu nie będę się zatrzymywał w tym miejscu, bo ludzie jeżdżą, chodzą, także nie chcę tutaj robić, wiecie, tamować ruchu, bo strasznie dużo ludzi jest, naprawdę. O tej godzinie to, gdzie by, no pod wydziałem jesteśmy filologii polskiej, słuchajcie, instytutem. Tutaj taki placyk, no więc tu będzie chwila spokoju, moment. Ja musiał mieć ten telefon jakiś zawieszony przede mną z 50 cm stale i to by było jakoś logicznie. Czekajcie, się za tego, zaparkuję tu. Dobra, co tam piszecie? Momencik. To już czytałem. Czy według ciebie duża różnica? Zrobiłem młody Neymar. Wczoraj byłem w Łebie. Owo, witam, jak to było? Owo Dziali. Witam, Mariusz Tochła i planuję. Co ty tam, Mariusz, piszesz za dziwne rzeczy, Mitsu? Dużo facetów około 45 zmienia na świeżą 20. Oliwcia. Pytam, mam 19. Oj, Oliwcia. Kamil Nat, gdzie jesteś? Jestem przy Instytucie Filologii Polskiej, blisko hali targowej. Prokurator, dobrze, skończ już, Mariusz. Właśnie, Mariusz, skończ już takie pisanie. Mitsu, Oliwka. Aha, Maria Król. Starsza kobieta, młodszy facet sprawia, że w Polsce się gapią za granicą, to normalne. Haha, Oliwci to troll z Insta. Oliwcia, Mitsu, byłem tu. Konrad, Jordan. A byłeś kiedyś w Bolesławcu? Chyba nie byłem. Owodziali, mieszkam na Nowym Targu od 80 do 90 roku. Mieszkałem. Młody Neymar. Ej, ja tam byłem w tym miejscu. Kociara, YouTube i kółeczko jakieś. Młody Neymar, dzisiaj, Mariusz Tochła, okej, już skończę. Konrad Jordan, mi się kiedyś śniło, że byłem tam w tym miejscu. Kamil Nat, ty na rowerze? Choć jestem obok, stawiam jedzonko, dziękuję, ale może innym razem. Madzia Król, radco wczoraj w tłumach, dziś też. No bo to jest właśnie takie miasto, nie? Tutaj wszędzie tłumy. Konrad Jordan, no i to szanuję, ja nie cierpię, jak turyści blokują chodniki, jak chodzą. Kamil Nat, jestem za zakrętem, klasa. Oliwcia, Bolesławiec, ładne naczynia. Anna, przechodziłam przed chwilą tam, naprawdę? Coś niesamowitego, no weź podwij radcę, 45 głosów. Mam podjechać na rynek, tak? Tak to widzicie, Wrocław taki piękny, śliczny. Chociaż ja wam powiem, że ja nie lubię tak tłumów, jakichś tam zgiełku, ale tak zwiedzić czasem, wyskoczyć sobie ciach, to można. Jest do wytrzymania. Chociaż powiem wam, że Wrocław nie jest tak tłumny. Na przykład jak byłem w Rzymie, to nawet boczne uliczki tam są tłumne. W nocy, słuchajcie, w środku nocy. Takie potworne tłumy. Trąbienie tych klaksonów, naprawdę, to jest zupełnie inaczej. Jest dużo większy zgiełk, to się nie chce wiedzieć, ale tak, to taka jest prawda. I przynajmniej tak jak ja tam byłem w tych miejscach, ale ogólnie ten Rzym na przykład jest. Tu są boczne ulice, które są spokojne, nie? A tam to, słuchajcie, zresztą to jest dużo większe miasto, nie ma co porównywać. No i to taka dygresyjka. Ceramika, a nie naczynia. Ja też nie lubię tłumów. No są i naczynia też są z ceramiki, ale mogą być na przykład ceramiczne różne inne wyroby, nie tylko naczynia. Oliwcia, ja bym. Jakbym była w Wrocławiu, to bym podeszła, dawaj, do Wawy. Do Wawy daleko i mało czasu, radca zajęty. 47 głosów, tak, słuchajcie, no frekwencja duża. Szanowni Państwo, kanał musi się rozwijać, dlatego jak tylko macie ochotę, jak Wam się podoba, to zasubskrybujcie i dawajcie łapkę w górę. Nie chcę tego za często przypominać, bo to jest takie monotonne, wiem, że widzowie nie za bardzo to lubią, więc
Ale przypominam. przypominam. Jak to się mówi? Łapka w górę i subskrypcja to bardzo motywuje. Tak kiedyś mówili, nie wiem czy jeszcze tak mówią. No dobra, słuchajcie, jest już późna godzina. Ja też tu nie mogę wiecznie siedzieć, bo wczoraj w mieście spędziłem za dużo czasu. Słuchajcie, jak już odjeżdżałem z tego dworca wczoraj, to dalej padało, dalej padał deszcz. Ale już stwierdziłem, nie będę tam siedział. To było po 23, uwaga. Także wyruszyłem. No ale gdzieś tak w połowie drogi przestało padać, nie? Było dosyć chłodno, ale tak szybko jechałem, słuchajcie, że się rozgrzałem, że dało się wytrzymać. A na dworcu, słuchajcie, to ja już te zapowiedzi na pamięć już się nauczyłem. Pociąg osobowy taki, owaki, nie? No więc tak było wczoraj. Napatrzyłem się na życie dworca, to jest takie... Dworzec ma taki rytm swój, nie? Bo to ludzie wchodzą, wychodzą, takie fale z pociągów. Są ludzie, którzy biegną w jedną stronę, w drugą, także... Dobra, czytamy dalej. Anna, byłeś kiedyś w Chojnowie? Nie, nie byłem. Co robisz, że zajęty? No pracą się zajmuję przede wszystkim. Zajmuję się pracą, także pracuję właściwie 24/7 w pewnym sensie, no ale najwięcej roboty jest codziennie tak od 8 do 14, 13, zależy. Ludzie zabiegani nie mają czasu na życie. Gdzie pracujesz? No pracuję w firmie, która zajmuje się hurtowym handlem środkami czystości. Ja i kolega prowadzimy dwuosobowo firmę taką właśnie hurtową z dostawami, kompleksowymi dostawami środków czystości, artykułów higienicznych i sprzętu do sprzątania. Prokurator, wczoraj to ci zazdrościłem tego dworca. Oliwcia, ja nigdy nie pracowałem, to mam czas na głupotki. Madzia, ja i tak Radcę podziwiam, tak się poświęca, jeździ i nam pokazuje ten Wrocław. Kociara, do której live? No tak myślę jeszcze, nie wiem, która jest godzina, czekaj, teraz ci powiem. 22:40, no tak do 23:00 może będzie jeszcze, no zobaczymy. Czy mi baterii starczy, bo mam, no jeszcze trochę mam, ale już nie za wiele. Baterii już mam tak średnio. Środki czystości, jaka marka? Marek, różnych bardzo dużo, różne marki, środki, czy jeżeli chodzi o chemię, no to Diversey, Buzil, Dolphin, no i różne takie inne tam. To co wymieniłem, to podstawowe, Dolphin, Diversey i Buzil. No i na przykład jakieś tam odświeżacze różne, bo czasami marki odświeżaczy są takie węższe trochę. Marka na przykład Kala jest od odświeżaczy, tak? Marka Hall, czyli Colorado, no różne. Dużo musiałbym wymieniać tu. Domestos też, tak, mam Domestosa, tak. Domestos, Madzia, popieram Cię jak najbardziej, akurat od Mitsu dobry pomysł na biznes, tak, bardzo dobry. Anna, dobra, spadam, bo idę do roboty. Okej, Anna, dzięki za wizytę, jak kupię... To mi na rowerku przywieziesz do Wawy. Na rowerku nie, ale mogę ci przysłać kurierem. Agata Wocial. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No, tak, jeżeli chodzi o biznesowe tematy, to tutaj mógłbym czasem poruszyć taki temat, ale myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas. Jest to taka dziedzina środki czystości, która właściwie cały czas jest potrzebna. Ja handluję głównie w tym wymiarze B2B, czyli business to business, tak, przede wszystkim. Mniej B2C, czyli mniej sprzedaję dla pojedynczych konsumenckich odbiorców, a da najwięcej do firm i instytucji. No bo oni kupują, wiecie, no hurtowe ilości, czyli duże ilości, tak, na przykład ostatnio wysyłałem dwie palety ręczników, tak, na przykład do klienta, gdzieś tam w Polsce. Najwięcej, słuchajcie, jeżeli chodzi o, tak podpowiem, najwięcej się zarabia, słuchajcie, na takich prostych, jedno,
produktowych wysyłkach, na przykład zamówieniach, ale za to dużych, tak? No bo przy tym jest najmniej pracy. Najmniej pracy, a najwięcej zysku, tak można powiedzieć. Jeżeli macie tylko dobre ceny oczywiście. Na przykład bardzo opłacalna jest sprzedaż papieru toaletowego i ręczników papierowych. To jest mega opłacalne. Mega. Podatki cię nie zjadły. No nie zjadły, nie. Owo dziawi, jestem pod klasztorem Urszulanek. Jesteś, tak. Znaczy już przeszedłem kawałek, tak. Sławek wie, Sławek. Sławek, Plia Wielkopolskie. A witam Cię we Wrocławiu. Pogoda wieczorna jest. Polecam na kolację naleśniki ze śmietaną oraz jabłkami posypane cynamonem. Pozdrawiam. O, witam, witam. Dziękuję za podpowiedź. Bardzo smacznie to brzmiało. Konrad, Jordan, a czy Ty przypadkiem tam rowera nie zapomniałeś? Nie zapomniałem. Chaksi Polska, dobranoc wszystkim. Szczypawki pod zabawki. No dobranoc, Chaksi Polska, dobranoc. Kociara, pokaż twarz na sekundę. Madzia Królno, a gdzieś trzeba to kupić, żeby sprzedać, wysłać. Tak, no trzeba to kupić. Dokładnie, trzeba mieć dobrych dostawców. Najlepiej kupować u producentów, jeżeli tylko się da. Agata Wocial, jesteś na dworzu. No, twarz już dzisiaj raz pokazałem, może innym razem. Micu, no na maseczkach pewnie dało się zarobić. Dało się zarobić, ale ja nie zarabiałem na maseczkach akurat. Więcej troszeczkę zarobiłem na rękawicach. Ale powiem wam, że też jakichś kokosów nie zrobiłem, bo nie zainwestowałem w to za dużo, więc... Natomiast rzeczywiście w czasie pandemii dało się na tym zarobić. Zresztą nie miałem kasy wtedy, bo firma ruszyła w 2019 roku, w jesieni, a temat pandemiczny się pojawił tam parę miesięcy później. Nie mieliśmy takiego kapitału, słuchaj, żeby zainwestować na przykład w zakup kontenera rękawic. Na tym by się już dużo zarobiło, rzeczywiście. Nie mieliśmy takiej kasy, nie? No, Martynka, nic ciekawego, nic nie ma. No, czasem coś się zdarzy. Szewska, Owodziali, tak jest, Kociara, ja nie widziałem twojej twarzy. Możesz sobie, to wiesz co, zachęcam, może zróbmy tak, musisz wejść sobie w dział na żywo, live poprzedni jest opublikowany, więc możesz sobie go przewinąć, obejrzeć, to tam będzie. Tak, podpowiem. Ja tam pokażę tą twarz jakiś czas, mogę robić czasem takie live'y z twarzą. Ale może nie teraz, bo tutaj w ogóle złe światło jest, także nie będzie widać. No, prokurator właśnie dobrze podpowiada. Jest na live'ie poprzednim. Wszystkie live'y są publicznie dostępne. Tych live'ów to tam z 1000 już chyba jest. Czekajcie, przeskoczę. Dobra, jadę dalej, bo nie będę tu siedział. Tak, jedzie tramwaj. Kociara, okej, dobrze, że nie jesteś na tym rynku, Madzia Król. No właśnie jestem blisko rynku, ale to już tak szybciutko, przejazdem. Jutro chyba się gdzieś wybiorę w teren, ma być ładna pogoda, gdzieś poza Wrocław oczywiście, to może coś tam Znaczy na pewno, jak tylko będę miał zasięg, to live'a zrobię. Roman Ko 18, no właśnie, widzisz, akurat mówię o tym, jak pytasz. Tak, no będzie jutro live, będzie. Będzie live jutro. O, sobie może tu skręcimy. O, tutaj takie cicho, spokojnie. Będzie live, ale nie wiem o której. Na pewno nie będzie wcześniej niż, nie wiem, 12, 13. To nie ma opcji. Mam jeszcze dzisiaj dużo roboty, także pójdę spać pewnie o 4 nad ranem. Więc późno wstanę. I do domku, tak. To wszystko wygląda ładnie, ale nie chciałbym tam mieszkać. Madzia, ja tu w centrum też nie chciałbym mieszkać. Za nic. Ja mieszkam na takiej peryferyjnej dzielnicy, na osiedlu peryferyjnym i tam jest ok, bardzo spokojnie, cicho, jak na wiosce. Także w centrum Wrocławia też nigdy w życiu nie chciałbym mieszkać, mowy nie ma. Coś masakrycznego, naprawdę. Znaczy to się idzie przyzwyczaić pewnie, ale nie, też nie. Nie ma sensu. Chyba, że ktoś lubi, nie? Konrad, ja bym chciał tam mieszkać. Max Grębosz, siema.
Roman, super. No, będzie jutro. Wrocław najlepszy, Konrad Jordan. Prokurator, kochani, ja ładnie poprosił rację, to pokażę na pewno. Pokażę na pewno na 100%. No, myślę, że tak, ale nie dzisiaj. Myślę, że tak, ale nie dzisiaj. Dzisiaj już raz było. Raz wystarczy. Ale tłumy, ludzie. Ile ludzi. Ludzie, ludzie. Cuda w tej budzie. Dobra, słuchajcie, nie mogę was teraz czytać, bo tutaj jest strasznie dużo ludzi i tego, i nie chcę na kogoś wpaść. To jest jakieś jest chyba godzina szczytu, jeżeli chodzi o tłumy. Strasznie dużo. Ja tutaj piątki czasem jeżdżę, to jest chyba nawet mniej niż dzisiaj. Piątki, wieczorne piątki. Zaraz was przeczytam, tylko przejadę tu kawałek. Max, czy powiem Esa na głos? Nie, po co? Nikt mnie i tak nie usłyszy. Martynka, ja bym nie chciała we Wrocławiu mieszkać. Kiedy koniec live'a? Please, teraz. A czemu teraz? Jeszcze nie teraz. Madzia Król, Wrocław ładny, ale... Dobra, zaraz przeczytam, żebym logicznie przeczytał wszystko ładnie. Bardziej trzeba uważać na ludzi, którzy nagle zatrzymują się i cofają, albo idą wężykiem. To jest, czekajcie, tu jest kapela cygańska. Czy to się nazywa w ten sposób? Tak trzeba powiedzieć, cygańska. A ja lubię, jak oni grają. Ciekawe, czy zagrają. Ja myślałem, żeby oni zagrali, bo ja lubię, jak oni grają, słuchajcie. A coś nie grają. Wrocław ładny, ale po 15 latach mieszkania w różnych miejscach, w różnych dzielnicach miałem dosyć, się przeprowadziłem do Zielonej i tu jest dużo przyrody wkoło, a Wrocław centrum to betonoza, tak Madzia, tak Konrad, jak dla ciebie jest tam głośno, to tyś w Londynie to co bym w Londynie zrobił, tak? No na pewno, to ja rozumiem, ja wiem, ja tak samo mówiłem, że w Rzymie na przykład jest też bardzo głośno, to nie ma porównania. Nie wiem, co jest głośniejsze, gdzie jest głośniej, w Rzymie czy w Londynie, to nie wiem, ale w Rzymie na pewno jest głośniej niż we Wrocławiu, to nie ma wątpliwości. Mitsu, fajny Ukrainecz, mi się kręcą. Max, ale co było? Nie dziś, Wiesiek Byk, a tam... A ten dalej jeździ, dalej jeżdżę. Widzę, każdy na Ukrainki poluje, Konrad, jutro. Mitsu, Madzia. Też myślę, że pod miastem najlepiej. Owodziali, nie było mnie we Wrocławiu 19 lat. Dużo się zmieniło, tak, bardzo dużo.
Madzia, przyjedź do Zielonej na winobranie we wrześniu, to pełno ludzi, tłumy degustują wino. Konrad wygląda jak rynek w Bolesławcu. Madzia, uważaj na siebie na tym rynku, bo tam wszyscy pijani, żeby cię nie zaczepili. Nie jest tam bezpiecznie o tej porze. A, takie tłumy, że tutaj owodziali. Konradzie, w Bolcu rynek mniejszy i bardziej pochyły. Tak, skąd wiesz, owodziali Świętoszów tutaj. Country, nie, dzisiaj tutaj nie, tu za głośno. Jutro. Ola, a we Wrocławiu było modne miasto, country zagrają, a country, że oni, ale no tak, takie country, tylko że oni gdzieś poszli sobie, nie ma ich. Nie wiem, gdzie oni są. Zniknęli, słuchajcie, to jest taki zgiełk, że nawet bym ich już nie usłyszał chyba. Nie widzę ich. No, w tym tłumie zniknęli. Nie wiem, gdzie oni są. Ale oni ładnie grają, słuchajcie, ładnie grają. Nie wiem, może gdzieś pod knajpę jakąś poszli. Nie ma, zniknęli w tłumie. Coś się stukło. Kurde, ludzie tłuką nawet po sobie nie posprzątają. Ja rozumiem, że może ci wypaść coś z ręki, ale żeby tego nie sprzątnąć, na środku ulicy ci zostawią normalnie szkło. Kurczę, naprawdę już bym chciała takim dziadem, że nie wiem, no nie powiem. Normalnie ci tłuką, no. Na rynku mieszkają ludzie, tak, kiedyś mieszkali, no myślę, że dalej mieszkają gdzieś tam, tak, oczywiście. Poradu, poproś, a gdzieś uciekli, poszli sobie. Konrad, a co tam Hindusi robią na rynku we Wrocławiu? Nie wiem, czy nie widziałem Hindusów. Hindusów mieszkają, Bagdalena, Belczyk, Sigma, Szkoda, Madzia. Sama kiedyś łaziłam z koleżankami po tym rynku, ale kulturalnie teraz sobie nie wyobrażam tam chodzić. Mitsu, ja bym... prokurator, kurczę, jakie laski, tak. Mitsu, ja bym dziadem i zostawił szkło. Ja byłbym dziadem i zostawił szkło. Mateusz, ale wiesz, na środku ulicy to ja bym chociaż te grubsze zabrał, nie? Wyrzucił kubów pełno, to naprawdę. Mateusz, teraz to już ukraińskie miasto. Nie jest ukraińskie, nie przesadzajmy. Konrad, ja bym zbierał i schował do kieszeni. Do kieszeni nie trzeba, ale są kubły. Jan Pawełkiewicz, siema. Wiktoria Buraczyńska, ja bym po kimś posprzątała. Wiadomo, że tutaj nikt nie będzie co do okruszynki tego zbierać, ale wiecie, no, bez przesady. Dobra, słuchajcie, zrobię jeszcze małe okrążenie, ale kończy mi się bateria, nie? Także ja już tu długo nie ponadaję. Jestem pod kościołem Świętej Elżbiety, które widać z różnych punktów miasta, nawet z mojej stacji kolejowej, mojej przystanku kolejowego. Jak się dobrze przyjrzymy, to widać te wieże. O, te wieże widać tam z Wrocław Zachodni, nie z tej stacji, co nadaje czasami. To właśnie, słuchajcie, ja wam coś powiem, to ta stacja jest dokładnie w linii prostej w tamtą stronę. Dobra. Konrad, może to możesz po mnie posprzątać, mam bałagan. 89 głosów, nieźle. Dobra, słuchajcie, ja ruszam dalej w kierunku rynku, ale będę już się powolutku ewakuował, bo mam bardzo mało baterii, nie? Duża frekwencja jest i na czacie, i na rynku. Także bardzo dziękuję Państwu tutaj za odwiedzenie, ale tak, przejedziemy sobie jeszcze przez ryneczek. Przejedźmy sobie w stronę ratusza może.
jakaś jejmość. Ciekawe kto co. Ja myślałem, że to zakonnica w ogóle w pierwszej chwili. Dużo ludzi, Sylwia Jansson, dużo. Filip Janasik, lubisz mnie? No Filip, nie znam cię. Radca zmęczony chyba. No trochę zmęczony, bo to tak się śmiga cały dzień, to zmęczony. Ale dzisiaj jestem bardziej zmęczony niż wczoraj, mimo że wczoraj dużo więcej robiłem za dnia. Dzisiaj nic nie robiłem prawie takiego, wiecie, ciężkiego. A Wiktoria, dobra, no dobra, pa, dobranoc. Wiktoria, nie, prokurator. Dobra, ja znikam, kochani, do jutra i radco, widzimy się na live u Nadii. No, prokurator, do jutra, dzięki, że wpadłeś. Filip Janasik, lubisz mnie, Mitsu, może kiedyś live z tego najwyższego budynku? Nie, raczej nie, ja nie wchodzę na takie budynki. Nie namówicie mnie, żebym tam wchodził. Ja jestem przyziemny człowiek, muszę być blisko ziemi. No, dużo ludzi, owodziali. Ciekawe, ile kosztuje teraz żywiec Porter. Lidl w Małgosi, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale nie będę sprawdzał, może nie dzisiaj. Zresztą no, nie kupuję. Ale chyba, że jest napisane, czekajcie. A może jest tabliczka, bo czasem są tabliczki. Czekajcie, podjadę tam. Może będzie napisane na zewnątrz. No, zobaczymy. Usiądź sobie w pubie i piwka się napij, Konrad. Nie piję piwka, ani alkoholu w ogóle nie piję, także odpada. Musiałem kawkę. Nie wiem, czy w pubie dają kawkę albo herbatkę. Filip, nara, miłego wieczoru. Sylwia, miłego wieczoru. Please, zrób live z tego tower. No nie, raczej tam na górę się nie wybieram. Czekajcie, czy tu będzie napisane? Chyba nie będzie. Drink bar jakiś, Małgosia. Ale nie będzie chyba napisane. Nie będzie, nie ma żadnej tabliczki z cennikiem. Czy jest? Nie, no nie ma. Tutaj w którymś z tych, w tych kamieniczek, ja nie pamiętam w której, ja czy Małgosia, była kiedyś kawiarnia w podziemiach. Nie wiem, czy ona tam jest, czy nie ma. Kiedyś była, ja pamiętam jeszcze pod koniec PRL-u. Tam bywałem, ale to oczywiście nie sam, tylko z rodzicami, jako mały wrocławianin, jako mały radca. I bardzo klimatyczne, średniowieczne są piwnice, słuchajcie, takie kolebkowo sklepione, kamienne. Niesamowity klimat. Madzia, kiedyś się przyjadę do Wrocławia w niedzielę, ale muszę mieć poniedziałek wolny, żeby potem odpocząć. Konrad, a tam zakonnica. To nie zakonnica. Ja tak właśnie myślałem, to nie jest zakonnica. To jest chyba inna profesja. Anna Karłowicz, WOT. Dobre piwo w Spiżu jest kromką chleba, smalcem i ogórkiem małosolnym. Ja w Spiżu byłem w 92. Czy tam trzecim. Mitsu, OMG, wystraszyłem się, że zakonnica. To właśnie nie jest zakonnica, to jest jakaś jejmość, która zaczepia mężczyzn. W Małgosi jest. A, no to właśnie, owodziali. Dzięki za podpowiedź. No ja jestem przed kościołem Świętej Elżbiety, blisko rynku. A, no. Owodziali też tam mają kawę, aha. Właśnie nie wiem, jakaś taka chyba coś w tym rodzaju, tak? Bo tutaj są tacy ludzie, różni co zachęcają, przyjdź pan tu, jakieś kluby takie, owakie, szanowni państwo, więc tak mi się zdaje, że to właśnie coś w tym guście, ale mnie nie zaczepiła, słuchajcie, może ją zniechęciło mnie, ją coś, nie wiem co, tak naprawdę, żeby w to szkło nie wjechał, co tu leżało, bo to co chwila coś wdeptuje w to szkło. A tak, słuchajcie, chodzi, przyklei się tak troszeczkę do jakichś młodych mężczyzn i tam coś do nich gada, ale ja nie wiem, ona ma na czarno ubrana, ale ma bluzkę z przodu białą, jasną taką, to się tak specyficznie odcina, że tak powiem. Muszę zobaczyć, co ona wyczynia tam. Nie, ona już poszła, tylko ona skręciła. Pewnie z jakiegoś klubu tam zachęca, że tak powiem. Terminator 1800, elo, Terminator.
Madzia, na Kazimierza jest knajpka Setka, dobre jedzonko, takie na kaca, dobre piwo lane, bardzo ładny klimat PRL-u, wystrój. No, jestem w rynku, słuchajcie, ale będę już powolutku uciekał, bo bateria nie pozwala. Nie mam powerbank przy sobie, powerbanka, a idę zobaczyć, gdzie ta zakonnica, nie ma zakonnicy. Uciekła gdzieś. A zobaczymy. Ona poszła. Dobra, nie ma jej. Już myślałem, że... Myślałem, że ją jeszcze... Nie ma jej. Dobra, jadę tam. Bokiem pojadę, bo tam ludzisków dużo. Nie chcę zrobić kraksy jakieś. O, widzicie? O kurczę, dziękuję Konrad, dziękuję bardzo za donata. Tak, Madzia, daj wizytówki, tak, no coś w tym stylu. Właśnie to było ciekawe, bo ja myślałem, że to zakonnica. Ale ja nie mam okularów, to mogę... Jezu, będzie, o, jaka święta kobieta chodzi, osoba duchowna. Nie byłem w tym klubie, ale na pewno odwiedzę. Dzięki jeszcze raz, Konrad. Dzięki wielkie. Czekajcie, tu trzeba chyba to gdzieś... Myślałem, że da się jakoś zrobić wyróżnienie, ale chyba się nie da. A, można, dobra, serduszko trzeba dać, dobra, to już dałem, okej, okay, bo teraz już ogarnąłem. Dałem serduszko, dziękuję Konrad jeszcze raz. No i tak to słuchajcie. Ale nie dzisiaj, dzisiaj kawka będzie w domu. Dobra, jadę sobie jeszcze w stronę ratusza, słuchajcie, ratusz, odwiedźcie, tam muzeum jest, jak kogoś interesują zabytki różne, to zapraszam, zachęcam. A tu Spisz, słuchajcie, tu jest Spisz, jedna z takich pierwszych knajp, które powstały po upadku PRL-u. I robili tu piwo. Nie wiem, czy jeszcze robią na miejscu to piwo, ale jak ja tu byłem w 93 roku, to robili. Robili piwko. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, że mimo, że to był rok 93, nie, ja byłem osobą niepełnoletnią, a i tak piłem piwo. Piłem piwo. Wszyscy, to była taka rodzinna impreza w Spiżu, słuchajcie. Czyli tutaj, tam w podziemiach tej restauracji i tam miałem okazję jeść takie wykwintne potrawy, słuchajcie, i między innymi właśnie piwo wypić z tego Spiża. Wszyscy pili, wtedy nie było ustawy chyba takiej, która by zakazywała niepełnoletnim pić piwa, no ale za zgodą rodziców można było, no nikt nie robił z tego powodu żadnych obiekcji, tak, że tak powiem. Natomiast wtedy to piwo nie za bardzo mi smakowało, no nie byłem przyzwyczajony do picia alkoholu w ogóle, wypiłem nie za dużo, było takie, wiecie, no jak to jest, w pewnym wieku jeszcze alkohol nie smakuje. Klifcio, wiesz co, ostatnio oglądałem YouTube, właśnie weszłam, żeby oglądać twojego live'a, a ty nagle go rozłączyłeś, a no widzisz, no bo widocznie minął jakiś tam czas, ja też nie mogę live'a prowadzić cały dzień. Madzia nie pije już 10 lat, a wcześniej w małych ilościach. Przy okazji to tylko wspomnienia. Umit Askin, Turki, hello, Turki, hello, Umit. Konrad, nie masz mnie wyróżniać, tyle się nachodziłeś, że ci się należy. Dziękuję. No, mi chodziło o tam to serduszko, co się przypina, nie? Owodziali, dobra, miłego wieczoru i udanej nocy. No, miłego wieczoru, udanej nocy, owodziali. Anna, dobra, miłego wieczoru i udanej nocy. Hej, to znowu ja, Janina Andrzejak. Hej, Janina, owodziali. W 90M nie sprawdzali dowodów. Tak, dokładnie nie sprawdzali, ale po mnie było widać, że nie mogę mieć dowodów. Ale to tak jak powiedziałem, ja sam nie kupowałem, tylko to było takie rodzinne, nie? Także
Piłem jako niepełnoletni, ale nie smakowałem się w piwie. Musiało troszkę lat minąć, nim zacząłem po prostu być takim amatorem okazjonalnym piwa, ale obecnie już w ogóle piwa nie piję, już od półtora roku żadnych alkoholi. Chociaż powiem wam, że jakieś ciemne piwo bym wypił, ale no na razie nie piję. Konrad, za komuny było lepiej. No, ale Spisz to już nie komuna. Spisz powstał po tym okresie. Paul Sen, where is this? This is Wrocław, Poland. Konrad George, Sydney. Madzia, każdy kto mieszkał we Wrocku, to był tu i ówdzie i zna różne miejsca. No, także, ale ten Spisz wspominam dobrze, bo jadłem tam pierwszy raz krewetki. Taki koktajl z krewetek. Bardzo to było egzotyczne dla mnie. Także to było takie, pamiętam, po takim okresie PRL-u, no to te nowe lokale oferowały takie dosyć rzeczy niecodzienne, tak? Teraz to wszędzie krewetki dostaniesz na każdym rogu, a wtedy to wiecie. Egzotyka, nie? Siemka, znowu mów do mnie, Lenka, Paul, syn, Polska. Także ten Spisz to w ogóle tutaj cały ma taki... A tu były jakieś budki telefoniczne gdzieś w tym miejscu. Pamiętam, jeszcze do... W sumie ja wiem, z 10 lat temu jeszcze chyba były. Tutaj byli tacy zbieracze kart telefonicznych. Młodzi tacy właśnie podchodzili do ludzi, którzy dzwonią i proponowali tam wymianę chyba tych kart nawet, coś takiego. Kto zbierał, to pamięta pewnie karty. Dobra. Chyba się nic nie wiesza. 120 głosów. Czy mam pojechać na rynek? No właśnie jestem na rynku. Możecie już nie głosować. Jakby co? Bo właśnie jestem w rynku. Objechałem ten rynek troszeczkę. Madzia. Zielonogoda to jakaś mega prowincja. Może i mega, ale ładnie, ładnie. Madzia. Byłam też w restauracji Lwowska na rynku. Ceny wysokie, ale co tam chodziło się. Wysokość w obiektywie. To Wrocław. Tak, to jest Wrocław. Zgadza się. Jestem przy samym ratuszu wrocławskim. O, proszę, stara cegła. Bardzo stary budynek. Początki XIII wieku chyba sięgają. Albo XIV, już nie pamiętam teraz. Początki. Słuchajcie, czekajcie. Jeszcze jakąś ciekawostkę mam wrocławską. Patrzcie, tu mam kartkę. I tu jest ciekawostka. Sobie wynotowałem. Uwaga, teraz będzie ciekawostka o wrocławskim rynku. Wrocławski rynek ma 3,8 hektara i jest trzecim co do wielkości rynkiem w Polsce. To jest ciekawostka o rynku wrocławskim. Dziękuję bardzo. I Konrad Jordan, a będziesz jutro mecz oglądał? Raczej chyba nie. Tomasz Esz, ona dupy, idziesz? Nie idę. Nie idę, zaraz wracam, bo jestem głodny, muszę wrócić do domu. Wysokość w obiektywie, piłem tam, hehe, Konrad. England's, bo to Anglia, Hiszpania jutro, to może zerknę. Madzia, Micu, Tomasz, trzeba jakąś Ukraineczkę złowić. Madzia, zielona, tak, to małe miasteczko, za to pełno drzew. Wszędzie mam 30 metrów od wieżowca las. No właśnie, Madzia, tobie najbardziej ten las zazdroszczę pod domem. Chowam karteczkę. Będzie na jutro coś. Przepraszam, że tak bujam tym, ale nie ma opcji. A tu sklepik z pamiątkami, słuchajcie, dobra. Tak to jest. Idź do budelu, nagraj live. Chyba by mi nie pozwolili. Pozdro, ziomek, wysokość w obiektywie, pozdro. Daki, wiem o tym, że we Wrocławiu są ukryte krasnale, tak. Są ukryte krasnale, jest w ogóle ich masa, wszędzie. Tak się rozglądam, czy jakiegoś nie ma gdzieś tu, pewnie gdzieś tu jest. Chowają się po Wrocławiu, ja mam Konrad, tak, Mitsu, Tomasz. Same domówki o Wodziale, ja mam las 5 metrów od bramy. To zazdroszczę jeszcze bardziej. Dobra, podejdziemy sobie. Tutaj jest krasnal, o. Widzicie, tutaj w centrum to są wszędzie, nie?
Tu jest taki, o, ratusz, model ratusza, a tu są trzy takie dziady. O, widzicie? Trzy dziady. Wszędzie są. Dobra, słuchajcie, ja kończę powoli, ponieważ bateria mi siądzie za chwilę. A tutaj jest piwnica świdnicka, a po lewej najstarsza chyba w Europie knajpa. Tomasz, aż Aaron, ludzi zagadaj do kogoś. Nie, po co? Ala, hej, hej, Ala, Konrad. Co one tam robią? Właśnie nie wiem. Jakieś, jeden chyba jest wygląda na niewidomego. Jeden wygląda na niewidomego. To są niepełnosprawne krasnale, tak wyglądają na niepełnosprawne. Daki, bo byłem w Wrocławiu, byłem w katedrze na ulicy, gdzie były kościoły. No to ja właśnie dzisiaj przy katedrze też byłem. Byłem przy katedrze dzisiaj. Ala, no to dobranoc, Madzia, jutro będziesz rad, co też będę jutro. Czemu ci ludzie nie śpią? No bo to rynek, to tutaj wszyscy, wiesz, wszyscy tutaj się bawią. Dobra, kochani, kończę, bo mam poniżej 10%. Dziękuję wszystkim za wizytę, dziękuję za ankietę i za super rozmowy, super towarzystwo. Zapraszam Państwa na jutro. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ogłoszę mniej więcej. Także do jutro, do usłyszenia. Życzę Państwu spokojnej nocy. I zapraszam na jutrzejszy live. Także na razie, cześć, hej.